Cześć. Dzisiaj mam dla Was mój pojedynek z graczem ATZ 389. Ten przeciwnik co prawda był o parę klas gorszy od Nozaki Chiyo, tudzież Gorasa 11, jednak w samym pojedynku użyłem manewrów, jakich do tej pory jeszcze Wam nie pokazywałem, dlatego z tego względu jest ciekawy. No to zaczynamy. Tutaj zbliżam się i na przybliżeniu obserwuję, żeby wyczaić wektor jego ruchu, czy idzie na czołówkę, czy nie. O, teraz widzę, że ewidentnie idzie, wobec tego szybkim snaprolem w lewo unikam jego ognia i następnie robię split esa, żeby nabrać energii i przy okazji rozglądam się, żeby znaleźć przeciwnika, gdzie on jest i co robi. Teraz przeciwnik przechodzi w opadające nożyce, które widzieliście parokrotnie w moim wydaniu, ale tak, no to jest to, co mówiłem wcześniej, że on wydaje się być znacznie słabszy od moich poprzednich przeciwników i zamiast robić nożyce płaskie, to no takie bardziej miotanie się to mu wychodzi. No niemniej jednak w tej panice jest jakaś metoda, bo nie mogę w niego dobrze wycelować. Oprócz tego przeciwnik próbował sztuczki ze skręcaniem obrotów silnika, ale ja szybko się połapałem, że on to robi i się nie dałem złapać. Ten dymek z uszkodzonej chłodnicy bardzo mi przeszkadzał celować. Posłuchajcie, jak gra mój silnik, bo będę go skręcał w odpowiedzi na jego manewry. Tutaj przestrzeliłem, wobec tego robię hi-yo-yo, żeby z powrotem przejść mu na ogon. Tu przeciwnie w końcu zrobił coś sensownego i coś w rodzaju rolling scissor zaczęliśmy. Nawet zyskał chwilową przewagę. To jest to, o czym mówiłem na początku, że czego jeszcze nie wykorzystywałem. Otóż jak się robi pętlę i przed dochodzeniem do szczytu skręci przepustnicę, to dzięki sile grawitacji szczyt pętli zrobi się o wiele szybciej i zakręt ten będzie o wiele bardziej ostry. No jak widzieliście, jajko z szerszym łukiem i węższym u góry, no to mniej więcej o coś takiego chodzi. No i właśnie dzięki tej sztuczce utrzymałem przewagę pozycji i w końcu wyszedłem na sytuację strzelecką. Sposób ten można stosować przy prostych pętlach albo przy rolling scissors. No właśnie, słyszeliście? Skręcony silnik i dzięki temu opadam znacznie szybciej nosem w dół. No i w końcu pozwala mi to sfinalizować sprawę. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!